Witam wszystkich. Słuchajcie, mam niesamowitego pecha ostatnio. Wszystko mi się w domu psuje. Nie wiem o co chodzi, ale jest masakra. Filmik będzie dzisiaj o próbie naprawy grzałki w stacji Baku 858D. Niestety spaliła mi się wczoraj. Słyszałem tylko jakieś takie dziwne trzaskanie. I kurczę, patrzę, stacja coś tam zaczyna szwankować. Szybko ją włączyłem, żeby nie zrobić jakiegoś tam zwarcia i tak dalej. No i po rozebraniu, zaraz wam pokażę, co tutaj jest w środku. No jestem pewny już na 100%, że grzałka się przepaliła. W sumie już troszeczkę ona wytrzymała. Ale powiem wam tak, o. Pierwsza rzecz, która mi się zepsuła przedwczoraj. Telewizor Sharp 32 cale. Leżał na biurku, bez żadnej podstawki. Był oparty tylko o ścianę. O kąt 45 stopni, jeżeli mam już być bardziej dokładny. No i jakimś cudem niestety mi się przewrócił na biurku, uderzył. W co on uderzył? Uderzył po prostu w M-Audio, kartę dźwiękową. I to wystarczyło, żeby matryca zrobił się pajączek. Praktycznie na całej matrycy nic nie widać. Druga rzecz, ale to już jest troszeczkę przykre. Uszkodził mi się HDMI grabber, ten, który kupiłem kiedyś na AliExpressie za 200, czy tam ponad troszeczkę więcej. Słuchajcie, motyw jest taki, nawet nie wiem jak on się uszkodził, bo go używałem, włączyłem, chcę go włączyć, patrzę, nie ma obrazu. Po podpięciu pod USB-ka jest wykrywany, bez problemu, widać, że jest urządzenie, dioda się świeci, wszystko działa. Natomiast, co się dzieje? Na wejściu tutaj HDMI in jest po której dokładnie? Po lewej, nie. HDMI będzie po tej stronie, tutaj. Czyli jak obrócimy, tu jest wejście HDMI, a tu jest wyjście. I wyobraźcie sobie, że po podpięciu pod wejście nie daje obrazu, który mógłbym wyświetlić na przykład w OBS-ie. Nie wiem, co się dzieje na wyjściu, bo tego jeszcze nie sprawdzałem, a to może być ciekawy motyw, bo jeżeli na wyjściu on coś daje, to by znaczyło, że może sprawne są tutaj CC. No tak próbuję teraz rozkminiać to, nie? Ale co się dzieje? Grzeje się niemiłosiernie tutaj ten układ, który Chińczyk zatarł. Ja sobie poszukałem mniej więcej na innych płytkach w internecie, i mi znalazło, że to jest układ MS9332, czy jakoś tak. Nie wiem, może być niższa wersja. W każdym bądź razie tylko strzelam, że to może być MS9332. I to jest właśnie cały ten jakby encoder do HDMI-ka, który dekoduje właśnie wejście, że ono idzie sobie tutaj do USB-ka, potem do tego jakby przekonwertowuje do wyjścia. No i on się grzeje bardzo, tak że aż parzy w rękę. Nie mam termowizji. Powiem wam, że no na pierwszy rzut oka to idzie uszkodzenie tego elementu. Być może coś jest innego uszkodzonego, co powoduje nagrzewanie tego. Nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ za dużo jest tutaj gorących elementów. Tutaj też się grzeje. Po drugiej stronie jest układ IT. Dokładnie. I te. Też on się mocno dosyć grzeje, ale najbardziej grzeje się właśnie ten układ od HDMI-ka. No jest aż parzy w rękę. Także to jest strata, jeżeli chodzi o EZK266 HD Game Live. Ale przejdźmy sobie teraz do stacji Baku, żeby już się nie dołować tak masakrycznie. Słuchajcie. Spalona grzałka. Ja postaram się wam pokazać. Nie wiem, gdzieś mi zostało. Gdzieś mi zostały takie ten. O, są tutaj, widzę. W kolbie mi zostały te druciki, które są od. Widzicie? To jest właśnie to. Się postaram pokazać. To są swoje, które po prostu wypadły z tej grzałki. W ogóle wyjmijmy sobie tą grzałkę, jeżeli mi się uda zrobić to. Czy się mu jakoś przekręca, czy coś?
Aha, czyli co, tego nie wyjmę, bo to jest przyspawane. Dopiero tak ją wyjmę. Oh fuck. Dobra. Zaczepiło mi się coś tam. Znaczy, to nawet się nie zaczepiło, to się przyspawało. Przyspawał się drut do obudowy. Teraz muszę go jakoś, kurde, wyrwać. No, coś tam się zaczepiło. Nie chcę tego. Słuchajcie, no kurde. Albo mi się ten drut przyspawał w wyniku przegrzania tej grzałki. Bo tutaj jeszcze na tej grzałce był taki papier. Ja już pamiętacie, jak mi się kiedyś zepsuła, że rezystor poszedł. Był taki papier, ktoś mi napisał, jak on się nazywa, i on chyba jakby zabezpiecza troszeczkę tą grzałkę przed kontaktem z tym. I cholera, ja teraz powiem wam, że nie mam tego papieru. Kaptona nie walnę, bo kapton się stopi. Bo kapton jest chyba tylko, nie wiem, do 200 stopni, czy tam 250, już nie pamiętam dokładnie specyfikacji kaptonu. Także kaptonu nie mogę, cholera, dać. Nie mam tej. Dobra, pozostaje mi tylko wyciągnięcie tego. I być może trzeba będzie to w przyszłości zamówić przed wymianą grzałki. Albo chociaż sprawdzić. Jest, udało się. Ale zostało mi coś tam jeszcze. A żeby to wyciągnąć, to powiem wam, że nie wyciągnę tego. Teraz nagrywam. Poczekam. Powiem wam, że. Kurczę, została mi na samym końcu sprężynka, którą będę się męczył, czuję. Dobra, co muszę zrobić? Na pewno muszę odlutować tą grzałkę. Są ile? Raz, dwa, trzy, cztery przewody od grzałki. Dwa są 220 V, dwa termopara i dwa tutaj są czujniki od odkładania kolby. Słuchajcie, ja biorę sobie lutownicę, wylutuję to szybko. Założę sobie inny grot, bo ten jest do bardziej precyzyjnych prac. T12 szybka obsługa. Gdzieś tu miałem końcówkę do podłączenia zasilania. Także to będzie chwila, moment. Jak sobie to wylutujemy, sobie to postawię na stacji. Temperaturę damy na mniej więcej 300, nie wiem jaka ta skala tutaj jest dokładnie. Dobra, i teraz sobie zróbmy tak. Na pewno sobie odlutuję żółtego od tej obudowy, żeby potem się pobawić wyciąganiem tej resztki sprężynki. O ile tutaj jest normalnie przylutowane, a nie zakręcone, ale chyba jest zakręcone z tego co widzę. Tak, to jest zakręcone. Dobra, to zrobimy inaczej. Odlutujemy sobie przy tym. Mam nadzieję, że mam foty gdzieś tego. A jak nie, to trzeba będzie sięgnąć do wideo. Dobra, to jest odlutowane. Tym się pobawimy później. I teraz samą grzałkę sobie odlutuję. Właściwie grzałkę. Ten drucik, on się przyda na pewno. Może do czegoś. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Grzałka odlutowana. Coś takiego. I tutaj właśnie już się te druty poprzepalały. Właśnie dokładnie w tym miejscu. O, już się w ogóle kruszą. Nie, to już się nie nadaje. Ja to wyrzucę do śmieci. Tylko chcę zobaczyć w ogóle jeszcze, co jest za tym gumowym tutaj. Aha, czyli nie. Czyli zszczytywanie temperatury polega na tym, że są dwa kabelki, które idą do płytki i pewnie tam przechodzi przez jakiś wzmacniacz.
który odczytuje w ogóle tą temperaturę. To w zasadzie jak w mierniku, jak macie podłączanie sąd od temperatury. No, także to jest uszkodzona grzałka. Jak wiecie, tutaj jakby podłączyć jakieś zasilanie, to się rozgrzeje. Zrobimy sobie w ogóle mały eksperyment z tą sprężyną. Ja postaram się podłączyć jakiś, nie wiem, zasilacz, czy ona się będzie rozgrzewała mi. Słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę, idę po nową grzałkę, pokażę wam, jak wygląda nowa, którą kiedyś kupiłem na szczęście, bo przewidziałem, że mi się uszkodzi pewnie kiedyś ta. I wracamy zaraz do gry. Słuchajcie, to jest nowa grzałka, którą kupiłem kiedyś. Coś niesamowitego, ja się martwiłem o ten papier, a tu już mam ten papier, ja pierdzielę. Czyli co, trzeba będzie włożyć to z kaptonem. Kapton się na pewno wypali. Albo bez kaptonu może. Zobaczymy. Na 100% kapton się wypali, jak włożę to z kaptonem. Grzałka ma 6 drucików. 6 drucików, z których ja chyba dwa nie będę używał w ogóle. Bo mi tylko będą potrzebne do podłączenia dwa. Nie pamiętam, które są od 220, ale podejrzewam, że chyba te dwa. Być może niebieski ten. Nie, chyba te dwa. Tutaj to jest 220. Zresztą zaraz można to podłączyć. Ja sobie szukam schematu do tego, żeby podłączyć. Ale teraz skupmy się na chwilę przy tym. Nawet jakbym zrobił taki prosty test. Wziąłbym zasilacz 6 V. 6 V, słuchajcie, wtyczka DC. I teraz co się stanie, jak podłączę do tego? Będzie zwarcie. Jakiś opór będzie. Słuchajcie, podłączyłem pod 6 V. A to się w ogóle nie nagrzewa. Czy się nagrzewa? Albo się nagrzewa? Musiałbym zrobić to inaczej. Zaryzykuję. Podłączę pod, no, 19,5 V. To będzie bardzo ryzykowne. Nie róbcie tego w ogóle w domu, co ja teraz tu wydziwiam. Uwaga. Tu już może być spięcie, ja się trochę boję. Serio. Może mi rękawiczki przepalić. Zróbmy to inaczej może. Połóżmy sobie ten kabel tak, żeby on mi tutaj trzymał. Dobra. I teraz wezmę jako cwaniak pensetę. Złapię ją w ogóle przez papier. I drugą końcówkę podłączę do 19 V. Tu jest już naprawdę duże napięcie. Nie ma zwarcia. Chcę zobaczyć, czy w ogóle ona się nagrzewa. Powiem wam tak, mogę to w prosty sposób sprawdzić na zasilaczu. Właśnie, bo tutaj jest, to jest zasilacz od laptopa generalnie, Della. 19,5 V. Dobra, dioda się świeci. Chcę zobaczyć, czy ta grzałka w ogóle się będzie nagrzewała. Dioda się świeci, nie gaśnie. Tak, czuję. Nagrzewa się, no. Teraz już czuję. Robi się gorąca sprężyna. Czyli 19,5 V tutaj jest troszeczkę za mało, żeby to rozgrzać. Tu już trzeba by podłączać pod, no powiedzmy, wiem nawet pod co. Pod taką sprężynę mogłem podłączyć zarąbiście pod regulator mocy 220 V do silników na przykład, żeby tam obniżyć, kurczę, jego prędkość i tak dalej. Mam coś takiego, ale jest używane niestety, znaczy stety, bo działa idealnie z tą grzałką, którą kiedyś robiłem DI. Czyli sprężyna? Nie, sprężynę warto sobie zostawić.
Być może ona może jeszcze posłuży do czegoś, że można ją będzie wykorzystać. Nawet do zabawy w jakąś taką regulację. No, z Arduino można by coś wyczarować z tego. Już tak sobie świruję trochę, nie? Ale sprężynę sobie zostawię. Nie wrzucę jej, bo to jest ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Grzałka idzie w odstawienie. Stara. Teraz nowa grzałka. Spróbowalibyśmy ją zamontować, oczywiście. Tylko ja muszę sobie teraz poszukać schematu, jak to w ogóle tutaj było. Gdzieś mam zdjęcia z tej grzałki, u siebie na chomiku chyba nawet. Także ja robię na chwilę pauzę, ogarnę temat i zaraz wam powiem mniej więcej, o co chodzi. Bo być może ktoś będzie chciał kiedyś wymienić taką grzałkę, no i będzie miał taki problem jak ja, że troszeczkę są inaczej kabelki i to trzeba będzie rozkminić. Dobra, słuchajcie, ja znalazłem już w internecie odpowiednią grafikę, ja się przełączę na Firefoxa, wam pokażę, o co chodzi. Widzicie, tutaj jest ta grzałka. Dwa grube kable, czerwony i czarny. Zasilanie elementu grzejnego. Fajnie, że to opisują. Tak sądziłem, że tak będzie. Czerwony i niebieski czujnik temperatury. A czujnik odłożenia kolby to są te dwa czerwone. W tym wypadku ja ich nie będę potrzebował używać. Prawdopodobnie. Bo tutaj ile miałem w tej grzałce? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Nie będę potrzebował tego odkładać, bo już mam to zainstalowane w grzałce. Także czujnik temperatury. Czerwony i niebieski. Dobra, przejdźmy sobie teraz z powrotem do tej kolby. Czyli zostało nam lutowanie tego. I tutaj na chwilę przylutuję. To będzie zasilanie, czyli z tego co pamiętam zasilanie 220. W ogóle włączmy sobie na chwilę tą kolbę. Znaczy w sensie do prądu ją podłączę. Wyłączona jest. Dobra, ja wezmę miernik z ciekawości, żeby zobaczyć jakie są tutaj napięcia na tych pinach. Przyłączę sobie na 750 V miernik. I wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Włączam stację. Ona pewnie błąd mi wywali teraz. Chodzi wentylator. Pokazuje mi 889 na stacji. Zresztą widzicie nawet tutaj 889. Dobra, teraz sprawdźmy sobie, gdzie jest 220, czyli ten i ten. Czerwony i czarny. Nawet tutaj mamy oznaczenie czerwony, czarny. Tu powinno być. Może nie. Dobrze, to chyba tutaj będzie 220. Nie, tu jest 220, bo są nawet takie ten. 238 V. Czyli sporo, nie? Czyli po lewej stronie jest zasilanie. A po prawej stronie jest tutaj. I pokazuje mi błąd już HE. Hater error. Dobrze. Wyłączmy ją. W ogóle całkowicie z prądu. Czyli ja muszę zasilanie podłączyć w ten sposób. Tutaj zasilanie. Tej kolby. W sumie kurczę powiem wam, że... Aha, czyli ona będzie gdzieś tak wchodziła, nie? Dobra, zróbmy to inaczej troszeczkę. Jeszcze muszę podłączyć to. Muszę wyjąć tutaj tą resztkę tego cholernego druciku. Ja robię na chwilę pauzę, pobawię się z tym, jak sobie ogarnę tą. To wtedy będziemy działać dalej z lutowaniem tej grzałki. I sprawdzimy, czy będzie stacja działać. Bo potrzebuję wylutować coś ciekawego. I to będzie może już w innym filmiku, ale... Nie, nie zdradzę wam tego w tym filmiku. Nie zdradzę, bo to będzie fajny temat. Także robię pauzę, widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z tym tematem. Wyciągnąłem już to. Tutaj w środku jest wszystko już czyste. Teraz sobie poprawię tylko to. Zacznę od czego? W ogóle zacznę od włożenia tej całej grzałki do środka. Chociaż to będzie trudne tutaj z tego co widzę, bo
Dosyć ostro mi to haczy. Nie, może włóżmy sobie najpierw. Tak. No dobra, i teraz będę wkładał. Powolutku będę bardzo wkładał to, żeby tego nie uszkodzić. Do końca. Wow! Pięknie to wygląda. Nowa grzałka. Chyba już do końca doszło. Nie przymierzyłem w ogóle. Nie, już tego nie będę wyciągnął. Dobra, załóżmy, że to już weszło do końca. Teraz co? Przylutowanie zasilania 220 V. Które trzeba będzie zrobić. Ja robię pauzę, bo nie będę wam pokazywał tego lutowania, bo to tylko czas będzie leciał. Jak przylutuję wszystkie te kabelki, to włączymy tą stację i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, słuchajcie, pokażę wam przy okazji, jaki problem w ogóle tutaj jest. Warto skrócić te dwa kabelki od głównego zasilania, ponieważ tutaj na tej metalowej mamy taką dziureczkę, która musi wejść nam tu w ten. I patrzcie, jak one się wyginają. Strasznie duże naprężenie jest, także ja sobie wolę skrócić te od zasilania 220 V, tak żeby one były prościutkie, nic mi tu nie wyginały tych kabelków i będzie ok. W tym celu użyję sobie takich obcinaczek do ściągania z izolacji. Myślę, że będzie spoko. Słuchajcie, pierwsze już dwa kabelki od 220 V przylutowane. Powiem wam tak, polecam tą cynę. Cyna z kalafanią Tinol, kupiona w Gotroniku za chyba, nie wiem, 4 zł. Rewelacja, dla mnie ona jest no, genialna, naprawdę. Nie wiem, chyba ta kalafania robi tyle roboty, ale jeżeli chodzi o cynowanie drucików takiej izolacji, powiedzmy, znaczy izolacji takich drucików normalnych miedzianych, poezja, poezja. Opola lutownicza, jeżeli chodzi, pięknie się rozpuszcza ta cyna. Mam coś takiego. To jest Cynel spoiwo lutownicze SN60PB40 i powiem wam, że to jest według mnie gorsze od tego Tinola. Tinol? No tu no, Tinol i Cynel. Czyli Tinol jest bardzo dobrą cyną do lutowania właśnie takich przewlekanych elementów. Jest super, polecam. To tak ode mnie. Dobra, dwa kabelki 220 V przylutowane. Zostało mi teraz dwa kabelki od szczytywania temperatury. Też jest sobie chyba skrócę. Tak jest, utnę je troszeczkę gdzieś tu za tym. Jeden. Drugi. I w zasadzie te, co z tymi zrobię, jeszcze się zastanowię, czy je zaizoluję, czy po prostu utnę gdzieś tutaj przy tym. Także ja sobie idę dłubać dalej i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, ja to składam już do kupy. Teraz chcę to zamknąć. Jakoś sprawnie. Wiem, że tutaj na końcu jeszcze jest ta. Którą muszę ładnie przykręcić. Przynajmniej spróbować to złapać tu. Dobra, teraz dwie śrubki. Tu od tej strony, które są bardzo ważne. Bo bez nich niestety nie będzie szczelna ta cała obudowa, jak się nie przykręci porządnie. Dobrze, że tutaj Chińczycy dali takie dosyć mocne mocowania, jak są w laptopach porządnych, bo jakby się wyłamało, to jest wtedy problem. Dobra, ja skręcam ją jak jakiś ten pistolet. Pięknie skręcona. Zobaczmy się sobie teraz, co się będzie działo. Obserwujcie tutaj ten. Ja ją w ogóle najpierw odłożę, w ogóle,
to wyłączę sobie tą szkolbę do grzania i postaram się Wam pokazać to troszeczkę lepiej. Dobra. Wymieniona grzałka. Kurde, nie wiem, czy tą termoparę, czy ma znaczenie biegunowość podłączenia. Jeżeli ma znaczenie źle i źle podłączone, no to wtedy będzie jakiś pewnie błąd. Aha, nie włączona do zasilania. Czyli najpierw, dobra, wyłączona jest. Tutaj powiem Wam, że tak o, co z tą stacją jeszcze dzisiaj sobie robiłem przed tym filmikiem. Tutaj, jeżeli często się ją używa, to się nadrywa kabel i po prostu zostaje przerwana ta izolacja i wypada. Dzisiaj mi się tak stało. Musiałem rozebrać tutaj tą tylnią płytkę, wyciągnąć ten bajer, który właśnie tak dociska fajnie mocno tą. Wsadziłem dalej izolację, jest już ok, jak nówka. Także zobaczmy sobie teraz, co się stanie po włączeniu jej. Uwaga, żebyście to widzieli. 419 stopni, ustawię sobie na 380. 380, nadmuch dam na, powiedzmy teraz jest 8 na maksa, dam na 5, podnoszę kolbę. Jeżeli będzie błąd, to coś będzie źle. Jeżeli coś strzeli, to znaczy, że źle podłączyłem. Uwaga. Grzeje. Ło kurczę, kapton się topi. Widzicie? Działa! Stacja przy 370, 380. No coś pięknego i ja. A już chciałem kupować stację sobie, raz sobie tak przypomniałem, przecież ty masz grzałkę. No zobaczmy, jak to wygląda teraz. Już się ustabilizowała temperatura. Dobra, zróbmy sobie mały test. Coś wylutować. Teraz spada mi tutaj temperatura. Bez założonej dyszy szybciej jest wychładzane, wiecie? Im mniejsza dysza, tym dłużej to idzie. I oczywiście, jeżeli spowolnicie też. No pięknie chodzi. Kurde, jak nówka. Dobra, ja sobie zrobię testa, coś chcę wylutować. Wlutowałbym z chęcią kuźwa ten układ z tego HDMI grabera. Ale to na razie go nie ruszam. Niech sobie leży, bo prawdopodobnie zamówię kamerkę pod ten tutaj obiektyw. Wydam chyba te 200, ale już będę miał pod USB-ka 60 fipsów kamerkę. Słuchajcie, co by sobie tu wlutować z jakiejś płytki takiego dawcy, żeby sprawdzić, jak to działa. Dobra. Weźmiemy sobie jakąś starą płytkę od aparatu fotograficznego. Tu mamy pamięć, z tego co widzę, Samsunga. Zobaczmy sobie tą pamięć. Zobaczmy sobie tą pamięć. Niestety nie pokażę Wam to na większym zbliżeniu, ale biorę płytkę od starego jakiegoś aparatu i postaram się wylutować tą kość pamięci Samsunga tutaj. Jest. Zresztą ja tutaj mógłbym nawet makro ustawić, jakbym chciał Wam bliżej tą płytkę pokazać. Manual, makro. Ok, to wtedy chyba będę miał lepszą jakość z bliska. Będę musiał co tapnąć też. O, jest. Widać jakoś. Kość Samsunga. Ciekawy jestem, jaki to jest typ kości pamięci. Dobra, to spróbujemy sobie. Tylko jest jeden problem. Nie wyłącza mi silnika. Dziwne. Czyżbym od. O, teraz się nie załącza. A może ten? Słuchajcie, a może te dwa kabelki? O, wyłączyła się. Dobra. Chyba kontaktron. Coś minimalnie szwankuje. Dobra, ok, działa. Myślałem, że coś się stało. Spróbujmy sobie przetestować to na tej płytce. Ile czasu mi zajmie wylutowanie tego
układu tu. No, że sobie tego topnika, który kupiłem. Amtech. To jest Amtech. Nie żadna pasta. Aha, muszę teraz ten ustawić. Autofocus. Nie EV, tylko autofocus. Continuity. Okej. Okay. I lecimy z tym tematem. Trzysta osiemdziesiąt stopni. Nadmuch damy na prawie na maksa. Ustawię sobie to w ten sposób. No i zobaczymy, ile czasu mi zajmie wylutowanie tego układziku. Dobra, 30-50 sekund powiedzmy. Że dam nadmuch mocniejszy. Nie wiem, czy 380 stopni tutaj akurat wystarczy przy takim czymś, ale już jest pół minuty. Pół minuty. Słuchajcie, pół minutki i układ wyciągnięty. W tym wypadku tutaj to jest bodajże chyba DDRK3. Tak, to jest DDRK3. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze inny układ. Czyli stacja ma dosyć nawet fajną wydajność. Zobaczymy sobie, co to jest w ogóle za ten układ. Tylko ja sobie najpierw dam troszeczkę topnika. A wiecie, co w ogóle zrobię? Troszeczkę wylutuję elementów z tej płyty. Ok. Teraz lecimy sobie z tym tutaj układem. Teraz powinno już to szybciej pójść. Gdybym taką płytkę położył jeszcze na podgrzewacz 150 stopni, to w ogóle to już by było piękne wylutowanie. Dobra, załóżmy, że grzeje już 20 sekund mniej więcej. Jest 180 stopni. Układ już pływa. Następny pięknie wylutowany. No idealnie. Fajnie było widać, jak się kulki już studziły. To nie wiem, co to jest za układ. No, nie widzicie tego, dobra. I wiecie co? Teraz sobie złapię go pęsetą? Złapię. Dobra, polecimy z największym układem chyba. Prawdopodobnie to będzie albo procesor. Tu już oczywiście robię takiego testa tej stacji. Ale fajnie. Skwierczy ten topnik. Dobra, to lecimy teraz z tym dużym. I teraz tak, mamy. Chwila, poczekam troszeczkę. 59, 34 sekundy. Będziemy mierzyli czas. Bardzo dokładnie, ile mi zajmie wylutowanie tego układu. Jak już jest stacja mocno rozgrzana, to powinno mi to szybciej pójść. Kurczę, mikrofonem dotykam kabla i pewnie słyszeliście takie. No już 20 sekund. Robimy koliste ruchy, tak jak to uczą nas guru. Nie chcę się jeszcze odczepić. 40 sekund. Mówię, na podgrzewaczu już bym miał to wylutowane. Na takim czymś trzeba niestety dosyć duży obszar płytki rozgrzać. Nie wiem, czy on nie jest jeszcze klejony. 380 stopni.
minuta. Są wykresy w ogóle, ile się powinno grzać układy. Czuję, że ten jest klejony. Nie chcę jeszcze wyleźć. Już półtorej minuty. Pływa już. Dobra. Półtorej minuty. Półtorej minuty, żeby wyskoczył. No mniej więcej minuta, 35 sekund, coś takiego. A to już był duży układ. Większy troszeczkę. Troszeczkę było z nim więcej problemów. Gdybym miał założoną taką dyszę, to wyobraźcie sobie, że zajęłoby mi to jeszcze o wiele więcej czasu. Staram się pokazać wam, jak ten układ wygląda. Złapiesz mi ostrość? Co, muszę się przyłączyć pewnie na makro znowu. Okej. Okay. Coś takiego. To jest ten największy układ. Sandiska? Nie wiem. Samsung? Jakiś tam napis jest. Teraz wam pokażę drugi, który wlutowałem. No praktycznie idealnie. Co to jest? Muszę sobie powrzucać takie elementy do jakiegoś woreczka takiego strunowego, żeby w przyszłości nie szukać. No i tutaj jest Samsunga. To jest DDR-ka trójka albo dwójka. Na pewno jest to Samsung coś tam, coś tam. Także to już się może przydać nawet. Taka kość. Zobaczymy, co się stanie. Stacja spada do 100 stopni już. No i niestety nie chce się wyłączać. Dziwne. Czyżby ten kontaktron? Albo ją jeszcze chłodzi? No poczekajmy troszeczkę dłużej. A nie, wyłączyła się. Czyli po prostu chodzi o temperaturę. Mogą tu już pokazać się trzy kreski, że one jest jakby poniżej 100 stopni. Ale jeszcze ją chłodzi jakiś czas wentylator. Pytanie teraz, ile pochodzi mi na tej nowej grze, czy znowu parę lat? Także myślę, że udana wymiana grzałki w stacji Hot Air Baku 858D. Czy warto? Warto. Warto zainwestować w taką grzałkę. Koszt, mówię, 20 zł. A zobaczcie, ile zaoszczędziłem czasu przede wszystkim. I teraz mogę sobie w ogóle jakieś inne układy powylutowywać z płytek. Bo chciałem właśnie wczoraj jeden wylutować i mi właśnie na nim padła. I powiem wam, że no na tym zakończę filmik. Zobaczyliście, że stacja działa. Prosta dosyć wymiana. Nie jest jakaś skomplikowana. Trzeba sobie załatwić jakiś woreczek strunowy na te elementy, żeby w przyszłości móc sięgać szybko. No i na takiej płytce od aparatu bez problemu sobie radzi. Także powiem wam, że ja tą stację kiedyś Baku 858 kupiłem, nie wiem, za 60 zł czy tam 70 i chwalę sobie ją. Nie jest jakaś beznadziejna, bo naprawdę dużo rzeczy z nią zrobiłem. Oczywiście są o wiele, wiele lepsze, także nie popadajmy w jakiś samozachwyt. No ale myślę, że może wam się przyda ten filmik z wymianą grzałki w stacji Baku 858. I na tym zakończę. Trzymajcie się.